Dobra. I heard about Irving. Tough break. Yes, but there will be other opportunities. Sheva to headquarters. This is headquarters. What's your situation? There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're rejoining Delta Team and heading there now. Understood. Cześć, jestem Quantum. Dzisiaj znowu gramy sobie w Resident Evil 5 z Kaikerotem. Zaczynamy z grubej rury misją na hamerze. W sumie jest bardzo prosty moment, w którym po prostu możemy strzelać ile wlezie. No w sumie nie może ile wlezie, bo ten nasz karabiniec przegrzewa. O, w sumie są dwa. Te tutaj minigierki są głupie strasznie. Ja mam akurat... Ale co tam? Ja mam akurat RPK, no to tam masz minigama. Masz trochę lepiej. Feel like a boss. Dobra, po lewej. My się zaraz przegrzeje mój karabin, jak ktoś dalej pójdzie. Taka wstawka moim zdaniem trochę nie za bardzo wiesz pasuje do Residenta. Trochę to tak nie w tym stylu. No trochę. Patrzysz, ale przynajmniej jest ciekawie. Ale te minigierki tutaj są genialne, takie zakręty oni biorą czy skoki, trzeba wciskać tutaj tak. To F. Jaki dramat. Nie no, ja wciskam B, to wiesz. Nie no, u mnie wiesz, u mnie przecież ty gasz na padzie jak ja na klawiaturze, nie? Ale kurde, jakie pancerne wozy na koła mają założone. Takie płyty pancerne, a po prostu pierwsza technika. No. Pierwsze klasy. Z tego co niestety mi się zdaje, ten etap jest... No chwilę trwa, tak że będziemy musieli się przemęczyć z tym strzelaniem. No cóż. Wszędzie, gdzie nie, to no popadnie. Wiesz, mam... Mam minigana, więc mnie to pasi. Ja mam tylko RPK, ale też nie jest złe. Kolejna porcja tych szalonych gimbiaków motocyklistów. Ach, jaki zakręt. Ten Hammer w życiu by tego zakrętu tak nie wziął. Nie no, wziąłby. Co ty? No nie na takiej prędkości. Człowiek to jest terenowy Hammer, który no... Jeździ w terenie. Nie jest samochodem, który się idealnie trzyma, tak? To są, no jak sam powiedziałeś, to jest w terenie, nie do takiej szybkiej jazdy. Widzisz, nawet chyba takiej szybkiej prędkości by nie rozwinął. A to tym bardziej, bo tak ostro zakręty jak tutaj jest to pokazane. Weź tego po lewej zdejmij. A mi się przegrzał. Znaczy po prawej. Ja właśnie strzelam do tego po prawej. Oj, zdobyłem jakiś obrywam. Wysiadka. Ja też obrywam. No, zaraz zginę. W ogóle obrywamy razem, bo no... To jest ogólnie chyba HP naszego tego, Hammera. To fajnie. No nie wiem, może nam się uda, może nie. Jeszcze dwie żyjemy, ale... Punkt kontrolny, dobrze, nie jest źle. Ops! O cholera! Strzelaj, beczki, wybuchające beczki! Ledwie żyjemy. A właśnie żyjemy. Ja właśnie strzeliłem w gościa z dynamitem. Jezu, jak Call of Duty się czuje tyle wybuchów. O, niestety. A nie! Myślałem, że zginęliśmy. A to przecież, a to ten... No ale ten tak kier wyglądało. Chyba kurde, jeszcze kawał przed nami. Ale no, mamy tak mało HP. Po lewej, prawej, tfu. O właśnie. Co to było? Zginęliśmy? Tak. A od czego? Ktoś musiał nas czymś no, z prawej. O, ale ile nam HP dali, dużo. No i dobrze, przynajmniej tyle. Z prawej będzie. A, bo to ten tiromaniak nas tak tutaj zepnął. Mm-hmm. Przypomina, czy w sensie przypomina ta walka pojazdów w Revelations. O, i na samym początku. Revelations. Jakie to było takie tempe. To było tak upierdliwe jeszcze, jak się później pokazało, tak. To pojawiało wcześniej. Albo to, co Ezio tak za tymi powozami na tej linie szurał, to po prostu nie, było... Nie, no, to akurat było ciekawe, ale to dalej z tym pościgiem tego powozu, tym co? Drugim, o Jezu! Dla mnie ten element był strasznie przesadzony, to dlatego, że no... Ezio by w życiu nie wytrzymał tego tarcia nawet, jakby tam było no tyle tak. Śniegu.
zobaczyć, jakby nie wiem jak się starał. O i chyba, o ile się nie mylę, to będzie zaraz jeden z tych momentów, które ja uważam, że już tu zaczyna się robić takie, wiesz, omygy, wytyfy, lol, co jest grane, takie typowe przesadzanie dla tych japońskich produkcji, albo no na przykład ten wyskok tutaj, nie wiadomo skąd, nagle dostali turbo na tym moście. I jeszcze powinien belką dostać w głowę. Ale zaraz zobaczysz, o co mi chodzi, bo tu będzie taki pewien boss. O, że już lekko zaspoiluję. Super. Czułeś mi zabawę. Dziękuję, wiesz? Oj tam, ale nie mówię jaki ten boss i będzie, no i tak byś go zobaczył, no prędzej czy później. Jeżeli chodzi o Irvinga, to wiem czym będzie, to akurat... A tak, to też był dla mnie taki moment, omega wytofilo. Dobra, cutscenka, poczekajmy będzie. Chwilę. Delta Team. Co? No właśnie, i teraz wiesz o czym mówię. Dokładnie o to mi chodziło. No dobra, w Resident Evil, znaczy w poprzednich częściach jeszcze Nemesis to rozumiem, projekt zrobiony przez Umbrellę, żeby super żołnierz, takie sprawy, super mutant. Ale to już jest przesada. Tak, tego Nemesisa kojarzy się z trzeciej części. Najlepsze jest to, że teraz będziemy do niego nawalać z tego Hammera i on do nas nie będzie tak bezpośrednio przychodził, żeby nas zniszczyć. Choćby mógł podejść i nas walnąć jednym strzałem. Dobra. Teraz ja nie pamiętam, gdzie mu trzeba strzelać. Podejrzewam, że w krocze. Nie, chyba nie, ale bo... O właśnie, teraz nie trzeba strzelać w te czułki takie. Master czułki. Bijcie master czułki! Beczka. Ty masz jakąś minigierkę związaną z tym, jaką nie. tą stopę tak wysuwa? Nie. Zdawało mi się, że kiedyś któryś z nas chyba musiał coś tam wciskać. O, jeszcze większy ten drill. Nie, raz to już można łatwo go zniszczyć. Nie, chociaż to będzie tak kilka razy trzeba go właśnie pocisnąć. Oj tam. A, mi się zaraz karabin przegrzeje. No, muszę, już mi się... Muszę pamiętać o tym, żeby nie strzelać tak dużo, bo szybko się bardzo przegrzewa. O, cholera. Teraz miałem. Nie mogę wcisnąć, ja właśnie wcisnąłem AD. Jak puszczam ten przycisk, bo on bardzo szybko tak jakby się chłodzi, to wtedy mogę dłużej strzelać. Ale tak niesamowicie szybko. Jest już nienormalny. Matka, no ile on tego teraz ma? O, udało mi się schylić. No mnie też. Ja mam czasami tak jakby dwa różne przyciski, jak są takie akcje, gdzie trzeba wcisnąć dwa klawisze, nie? Mm-hmm. Albo na AD, albo FV. Tego FV nigdy nie pamiętam, bo to ułożenie tych klawiszy jest zupełnie inaczej, bo AD masz, wiesz, tak obok siebie, a ten FV jakoś tak nijak nie pasuje, żeby go złapać. Znowu będzie kucni. Urwał od internetu. I ludzie biedni zostali. Yes, mi się udało strzelić. No i jeszcze jedna masterczułkę ma. Już nie. Nie, jeszcze ma. Już nie. Teraz duży masterczułek. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. No, I po naszym uber przesadzonym mega mutancie
O, to była... To jest dobre porównanie wielkością. No, może chciał się tylko przytulić, no. Mamusia go nie kochała. No, ale za to ma teraz swojego chamera na wieczność. Still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! You're not going alone. Chris, wait! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Copy that. Czyli pora się zabawić z Half-Life'a. Tak. Dokładnie to samo skojarzenie miałem. No dobra, to myślę, że ten odcinek skończymy na tej misji. Jeszcze może dzisiaj dogramy jeden. W każdym razie dzięki za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku Quantum Play z Resident Evil 5. Na razie.